Halina Mlenkowa ma za sobą dwa nieudane małżeństwa. Jej pierwszym mężem był Łukasz Nowicki, z którym doczekała się syna Piotra. Jednak ich małżeństwo zakończyło się rozwodem w 2012 roku. Trzy lata po rozwodzie Halina ponownie stanęła na ślubnym kobiercu i wyszła za mąż za czeskiego producenta Leszka Wronkę. Niestety, również to małżeństwo nie przetrwało próby czasu i zakończyło się boleśnie, z wyjawianiem brudów na światło dzienne. Szczęście w miłości odnalazła dopiero przy swoim obecnym partnerze, Marcinie Kindli, z którym w 2021 roku doczekała się drugiego syna, Leona. Ostatnio Halina Mlenkowa pojawiła się w podcaście Żurnalisty, gdzie opowiedziała o swoich małżeńskich traumach. Rozpoczęła od historii, jak wysłała swojego syna Piotra na terapię, gdy jej małżeństwo z Nowickim rozpadało się. Kilka razy byliśmy z moim synem u psychologa, kiedy rozstawaliśmy się z jego tatą. Chcieliśmy zapewnić mu wsparcie i pomoc w przejściu przez ten trudny okres. Jednak Piotrek był tak zestresowany i spięty, że doszliśmy do wniosku, że albo źle wybraliśmy terapeutę, albo coś jest nie tak, skoro nasz syn był tak bardzo zestresowany. Zdecydowaliśmy się przerwać tę terapię, bo nie przynosiła ona oczekiwanych rezultatów, wyznała. Następnie Halina Mlenkowa skoncentrowała się na swoich dwóch byłych mężach, wspominając, że dopiero po poznaniu Marcina Kindli zrozumiała, jakie powinny być prawdziwe i zdrowe relacje partnerskie. Naprawdę walczyłam bardzo mocno. Gdy tak się dzieje, tracisz siebie. Przestajesz szanować siebie, ponieważ pozwalasz na rzeczy, które normalnie człowiek nie powinien tolerować, aby utrzymać związek. Bardzo chciałam, aby nasza poważna relacja przetrwała. Kiedy dokonuje się ważnych życiowych wyborów, takich jak małżeństwo, to walczysz do samego końca. Czasami pojawiają się momenty, kiedy zdajesz sobie sprawę, że to już koniec i musisz podjąć decyzję, albo brniesz w to dalej, albo zaczynasz dbać o siebie i wtedy musisz odejść. Do czasu poznania Marcina, myślałam, że wszystkie związki wyglądają tak samo, że nie można mieć łatwej relacji, w której nie ma pretensji czy awantur i tym podobne. Okazuje się jednak, że można żyć w harmonijnym związku, unikając kłótni i rozwiązywać problemy spokojnymi rozmowami, ale to również wymaga nauki. Stwierdziła Mlenkowa. Dodała, że zignorowała wiele sygnałów ostrzegawczych, choć powinny od razu ją zaniepokoić. Przyznała również, że sama popełniła kilka błędów, pozwalając swoim partnerom na zbyt wiele. Kiedy na samym początku pozwalasz na pewne zachowania i sytuacje, które głęboko wiesz, że są złe, ale mimo to pozwalamy im się dziać, potem nie ma co rozważać, ponieważ wkraczasz coraz głębiej w ten toksyczny związek. Za każdym razem, gdy pojawiła się taka sytuacja, miałam już na początku czerwoną lampkę ostrzegawczą, która mówiła, to jest złe. Ale moja nadmierno optymistyczna wiara w to, że sytuacja poprawi się, sprawiła, że kontynuowałam związek, a potem była tylko burza, wyznała gorzko Halina. Czy myślicie, że Nowicki i Wronka będą zadowoleni z tych przemyśleń Haliny? Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.